4 listopad 2024. Marienkrankenhaus, gdzie były siostry Boromeuszki, powstały w 1864 roku. Tu mamy relikwie krzyża. Jezu, ufam Tobie. Matka Boża, która chroni ten szpital. Dziś mamy również 440. rocznicę świętego Karola Boromeusza. A tutaj były siostry Karola Boromeusza, 80 sióstr. Są dzisiaj z nami, wszyscy są dzisiaj z nami. Wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i wszyscy ci, którzy byli w tym kościele. Miałam dzisiaj wiele spotkań w dziękczynieniu Bogu za wszystkie dary, co utrzymujemy. I świętemu Karolowi Boromeuszowi, który był patronem cesarza rzymskiego. 50. cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII, wnuka króla Sobieskiego, który urodził się w Przemienienia Pańskiego w Brukseli, koronowany przez swojego brata Klemensa Augusta, urodzonego również w Brukseli, w rocznicę urodzin dziadka, koronowanego na cesarza rzymskiego, króla Niemiec 12 lutego 1742 roku we Frankfurcie nad Menem, w tysiąclecie synodu, które tam się odbywał, jak również w tysiąclecie urodzin Karola Wielkiego, który potem był świadkiem nawrócenia chrztu 11 lutego 1778 roku w zamku rzymskim nad grotą, gdzie Matka Boska objawiła się w Lourdes 11 lutego w 1858 roku. 1080 lat potem. A wtedy, jak Matka Boska się objawiła, urodził się arcybiskup Płocka, Julian Nowowiejski. Dzisiaj jest też z nami. Jego biskup pomocniczy, który został zamęczony w Hamburgu, Leon Wietnamski, jest też dzisiaj z nami. Jest z nami również wszyscy święci, błogosławieni, biskup Kozal, wszyscy polscy królowie, którzy są w niebie. I ofiary akcji Gomora i innych akcji Władców Świata. Święty Karolu Boromeuszu, wszyscy święci i święty Boże. W tym mieście Maryi w 1040. rocznicę pontyfikatu świętego Benedykta V. Wspomóżcie nas. Abyśmy wypełniali wolę Boga Ojca naszego. Jezu, ufam Tobie.